nagrywam, a ty masz na... A kto to taki piękny? Kto to taki piękny? Daisy taka piękna? Ślicznie wyglądasz, Daisy. Uciekła. Nauczcie się zamykać drzwi! Dzisiaj nagrywam filmik, który krąży po internecie już od dobrych kilku miesięcy, a ja ani razu jeszcze nie miałam czasu go nagrać. Ale że stwierdziłam, że fajny taki twist do tego dodam. Chodzi o filmik, że followersi kontrolują mój cały dzień, czyli Instagram followers control my day, coś takiego. I ja idę na zakupy i wy na Instagramie będziecie kontrolować moje zakupy. Jadę do Polski za równy tydzień. Potrzebuję nowych ubrań. Ja wytrzymałem kilka fajnych rzeczy, na przykład klapki mi się tam rozwaliło i w ogóle jakieś tam inne rzeczy, także po prostu potrzebuję. Zdałam do was już pierwsze pytanie, jeśli chodzi o ubranie, co mam założyć, tutaj macie. Także jak się skończę malować, to wtedy zobaczę, co żeście wybrali. Jest taka bluzka w minki, tutaj dwie, gdzie są babes, albo taki wielki napis USAF. No, USAF. USAF. Wiecie, o co chodzi. Tak, mam taki fajny czerwony plecaczek, który wczoraj kupiłam, więc stwierdziłam, że się fajnie będzie do tego wyglądał. No i moje standardowe jeans z Top Shopu, jakieś trampki założę. Właśnie muszę nowe trampki jakieś kupić. Wszystko takich, nie mam letnich rzeczy, jeśli chodzi o buty. Moje się rozwalają, białe, więc... Dobra, także ja się będę malować i odezwę się do was, jak już skończę się malować. Dobra, jednak wybraliście Tom USAF. Mam mój czerwony plecak, moje śniadanie z boku i ruszamy na miasto. Kochani, jestem najgorszą vlogerką chyba na świecie. Nagrałam tutaj ten początek i potem nagle się okazało, że moja siostra z moją mamą chce mieć ze mną na zakupy i z nimi zakupów się nie da robić, więc trwało to godzinami, a ja miałam jeszcze wczoraj do pracy i w ogóle, więc poszłam, porobiłam z wami no puls, że głosowaliście i teraz po prostu przejdziemy, co tak naprawdę kupiłam. Pamiętam, że nas w Amsterdamie razem z Dori zrobiliśmy coś takiego, że jeśli któraś z nas nie była pewna, na przykład podobały mi się dwie pary butów, ale nie jesteśmy pewne, którą powinniśmy kupić, to zawsze pytamy się tej drugiej osobie i na przykład jeśli ta druga osoba powie, o, te czerwone, a ty masz wtedy masz takie odczucie, że o nie, jednak te pomarańczowe na przykład bardziej mi się podobają, coś w tym stylu. I wtedy bierzesz te, które ci się bardziej podobają, więc poniekąd tutaj cheatowałam, że tak powiem. Nie jest w 100% dokładnie tak, jak żeście głosowali, bo niektóre rzeczy naprawdę mi się podobały i miałam takie ha. Także na pewno zrobię taki dzień, gdzie będziecie w 100% kontrolowali mój dzień. Może zrobię coś takiego nawet jak będę w Polsce, nie mam pojęcia jeszcze, ale no. Zaczynając od pierwszej rzeczy, której się was zapytałam, jest to ta różowa czapka, która tak mi się strasznie spodobała. Była w H&M-ie, kosztowała mnie trochę sporo jak na czapkę, 12,99. I jest na daną chwilę, jest 82 na nie kupić, a 18 na kupić. 600 osób powiedziało, żeby nie kupić, 135 powiedziało, żeby kupić. Ja się w niej zakochałam osobiście. Mam taką czarną. No podoba mi się to, naprawdę. Nie wiem, czy wam nie. Jest możliwość, że gdy będę w Polsce, będę starała się, żeby moje włosy były trochę jaśniejsze. Ogólnie na kamerze one wydają się czarne. Tak naprawdę one mają dużo takich jasnych tutaj odcieni. Jak ktoś mnie obserwuje na Snapie i na Instagramie, to wie, one nie są wcale aż tak ciemne. Ale mi się to podoba i właśnie mi się zdaje, że jak będę miała te jaśniejsze włosy do jakiejś sukienki czy coś, to będzie bardzo fajny, taki różowiutki akcent. Także kupiłam. Chodziłam z nimi, robiłam tak, że brałam daną rzecz, pytałam się was, chodziłam w sklepie, jak już miałam iść do kasy, to wtedy sprawdzałam, matko moja włosy teraz, to sprawdzałam na Instagramie, jak mniej więcej to się ma. Jak zobaczyłam, że piszę, żeby nie kupić i to była pierwsza rzecz, którą wam pokazałam, to mówię... Tym razem się nie zgodzę z tobą, Instagram. Boże, moje włosy teraz. Pokażę, to tutaj macie. To był taki golf i to jest jedna z nowości w Instagramie.
Instagramie. I jest to jedna z nowości w Primarku. I strasznie mi się spodoba, naprawdę mi się podobał, tylko potem stwierdziłam, że przez to, że jestem większa tutaj, te paski mnie powiększą i to będzie dziwnie wyglądało, więc niestety nie wzięłam. Ale też, żeście głosowali, 82% na nie, 18% na tak, czyli znowu 644 na nie, 144 na tak. What? Ale mi się podobał. Na kimś chudym bardzo ładnie by to wyglądało moim zdaniem, a na mnie już nie. Kolejną rzeczą, którą was się zapytałam, był to portfel. Chciałam kupić sobie jakiś portfelik do Polski, ponieważ moje portfele wszelkie są wielkie albo brudne, albo porozwalane i po prostu brakuje mi portfela. Dawniej uwielbiałam takie. Jest taki jeden portfel w Brave Island, który mi się tak strasznie podoba, ale kosztuje chyba 18 funtów. Ja torebki nawet za 18 funtów nie kupuję, a to dopiero portfel. Więc postanowiłam kupić sobie jakiś taki mały portfelik, żeby mieć sobie na wyjazd. No i znalazłam takie małe i był pomarańczowy i czerwony. Jeszcze był różowy, ale różowy już mi się kompletnie nie podobał. I wy zagłosowaliście 68% na czerwony, 32% na pomarańczowy. Czyli 648% na czerwony, a 307% na pomarańczowy. Kochani, jednak wybrałam tą mniejszość, pomarańczowy. To dlatego, zobaczycie w holu, po tym pewnie będzie hol. Kupiłam i plecak czerwony, i okulary czerwone. Było zbyt dużo tych czerwonych, więc chciałam jakiś akcent troszeczkę inny. A bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Jest tak fajny, matowy. Ma bardzo fajną teksturę. Tutaj z tyłu mogę sobie dać jakieś zdjęcie. Klucze tutaj dopiąć. Mogę dać sobie drobne i karty tutaj. Także bardzo fajny, bo idealnie ja tam pieniędzy praktycznie sobie nie noszę. Tylko kartę, więc taki malutki. I kosztował mnie 3 funciaki. Kolejna rzecz to buty. Buty, tutaj macie oczywiście jak wyglądają. Nie mogłam się zdecydować. I było, ile procent? 77% za parą pierwszą i 23% za drugą parą. Czyli pierwsza para miała 674 głosy, a druga para 199. I kochani, już miałam brać tą pierwszą parę, gdy zobaczyłam, że głosowaliście na tę. Ale wyszło na to, że kupiłam obie. Dlaczego? Na te zagłosowaliście i naprawdę są ładne. Ślicznie przód, nogi wygląda. Widziałam chyba Renę, robi bardzo podobne. Kosztowały tylko 4 funty. Był ostatni mój rozmiar, także wzięłam. I gdy te już odkładałam, nagle zobaczyłam, że one są na przecenie z 8 funtów na 3. Więc stwierdziłam, że jak kosztują tylko 3 funty, to ja sobie również wezmę. I ostatnia rzecz to plecak. Plecak mojej siostry, której nie mogłyśmy się zdecydować, który chce. Ona chciała ten drugi, my chciałyśmy ten pierwszy, bardziej nam się podobał. Przez cały dzień było 50 na 50, i mogłyśmy się zdecydować. Teraz, gdy patrzę na to, jest 56% na ten, co Sandra chciała, 44% na ten, co moja mama chciała. Ale moja mama i moja siostra postanowiły skupywać całą moją garderobę i ja zakupiłam go sobie kilka dni temu. Był na przecenie z 8 funtów na 3 chyba. Ja wzięłam Misha Grimes, go ostatnio miała w holu. To taki plecaczek śliczny jest, czerwony. Tutaj ma taki lekki zamszyk, a tutaj taką fake leather. Bardzo ładny, śliczny, z tym kółeczkiem i tutaj tasu. No i wyszło na to, że i moja mama, i moja siostra kupiły sobie taki sam. Więc są 3 takie same plecaki w domu. Jak wyjdziemy razem na miasto, którego dzisiaj się nie zgadamy i wszystkie przyjdziemy w tych samych plecakach, to sobie nie wiem, co ludzie pomyślą. I ostatnie pytanie, jakie wam zadałam na Instagramie, było, czy robić haul, czy nie. I tutaj 659 na tak i 46 na nie. Dlaczego ktoś głosuje na nie? Także zaraz potem będzie haul. Ja zaraz mykam znowu na miasto, bo muszę dokupić kilka rzeczy. Także postaram się wziąć mój telefon ze sobą i coś na tym telefonie nagram. Także no, chyba założę te buty albo te, jeszcze nie wiem które. Dobra, mykam na miasto i odezwę się jak wrócę. Mam szybko małe moje... dzisiaj są... mam te buty na sobie z Primarka. Boże, upadłam prawie. Spodnie są z Topshopu, bluzka jest z New Looka, też ją wczoraj kupiłam. Pod spodem założyłam taki fajny bralet z Brandy Melville. Okulary są z Forever 21, strasznie je lubię, są takie na połowę twarzy. Ale fajne są. I do tego mam moją torebeczkę z Topshopu. O mamo, skąd posiadam, że nic nie wyblogowałam, ponieważ moja mama nagle wzięła mi listy zakupów i wyglądała z 3 wielkimi torbami, więc już wracam do domu.
już zaraz, nie, jeszcze w piątek, jak skończę pracę, muszę kupić ostatnie kosmetyczne rzeczy. I już koniec. Bu. Wróciłam. Au, 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 au. Vloger ze mnie praktycznie żaden. Wróciłam ze sklepu i stwierdziłam, że pokażę wam szybkie zakupy w Polski, takie spożywcze i takie inne, które nie będą na holu pokazane, bo dokupiłam kilka rzeczy, a jeszcze mam je tutaj. Postanowiłam ogólnie, że jak pojadę do Polski, to zrobiłam kilka paczek tam moim kuzynkom i jednemu kuzynowi i mojej chrzestnej. Takie takie angielskie słodycze, jedne są amerykańskie, ale to są moje ulubione, więc wiedziałam, że porobię takie fajne małe paczki. Pierwszą rzecz, jaką kupiłam, to Pop-Tarts. W Polsce chyba nie są dostępne, dajcie mi znać, ale ja uwielbiam Pop-Tarts i akurat były na przecenie, kupiłam Frosted Chocoholic. One są fajne, można jeść normalnie, można je wstawić do tostera i ta czekolada, która jest w środku, albo no... Co na przykład tam są różne birthday cake'i, różne, tak się fajnie roztapia, jest takie fajne. Kolejne coś, co ja kocham. Maltesers, kupiłam takie fajne batoniki Maltesers. Trzy w środku, więc akurat trzy paczki potrzebuję. I typowa angielska czekolada, też są trzy w środku, czyli Yorkie. Nie obeszłoby się bez chipsów octowych. Salt and vinegar. To jest coś, co Anglicy jedzą zawsze do kanapek. Wtykałem nawet to w kanapki. Kolejna rzecz, którą mam nadzieję, że nie rozwali mi się do Polski, ale to jest Flake. To jest taka czekolada, która, widzicie tutaj? Ona jest taka ułożona takimi warstwami dziwnie i oni to zawsze dają w lody. Mega, uwielbiam. Są cztery, więc jeden będzie dla mnie. Szłam do sklepu i kupiłam raz, dwa, trzy. Dwie Cadbury i jedną Cherry Chocolate Orange. Najlepsza rzecz na świecie. Są takie małe kawałeczki czekolady w środku z takim pomarańczowym nadzieniem. Oni to zazwyczaj jedzą na Wielkanoc. Wyspa, to jest bardzo podobne do tego Flake. Też w środku ta czekolada ma takie bąbelki. I tego nigdy nie jadłam. Picnic Bites. To są jakieś po prostu czekolada z karmelem i jakimiś orzechami i rodzynkami. Takie malutkie bites, fajne. Kupiłam mojej chrzestnej to takie cesteczka, które Anglicy jedzą zawsze do herbatki. After Eight nazywam Mint Chocolate Thins. To są takie malutkie wafeleczki w miętowej czekoladzie. Nie mam pojęcia, czy ona lubi miętową czekoladę. Ja nie lubię, więc mam nadzieję, że ona lubi, bo tak to będzie awkward. O, ktoś ma basen. Ale tak to będzie awkward, jak jej dam, a ona nie lubi miętowej czekolady. Mam coś, co ja nie jestem też wielkim fanem, ale to jest też coś, co jest słynne tutaj, czyli Turkish Delight. Jeśli ktoś z was oglądał Charlie and the Chocolate Factory, czyli Charlie w fabryce czekolady chyba? Tak po polsku też się mówi. To Turkish Delight jest jednym z wyrobów pana Willy Wonka. To jest taki małe galaretki nadziewane różą. Także to by było na tyle. Ja zaraz siadam i muszę nagrać haul, bo tego jest za dużo i chcę jak najszybciej nagrać haul. Nagrałam filmik, przebrałam się w inną koszulkę, nie chciałam nagrywać w tej. Muszę to zdjąć na dół. Chciałam przebrać, bo tą koszulkę, którą miałam na sobie, chciałam pokazać w haulu. I zrobiłam sobie coś, co chciałam, co ostatnio zrobili nam w pracy mój szef. Mleko z bananem, lodem i ja dodałam jeszcze trochę mleka czekoladowego, które dzisiaj kupiłam. To jest najlepsza rzecz, żeby troszeczkę się najeść, a jednocześnie orzeźwić w takie gorące dni. Mega. Dwa banany na oko mleka i na sam koniec dolałam centralnie maciutko tylko do smaku, żeby to trochę osłodzić. I mam własnego szejka bananowego, bananowo-czekoladowego. I będziemy potem siadać z moim tatą zgrywać playlistę na wyjazd nasz do Polski, żeby każdy mógł coś tam sobie znaleźć swojego. Co ja cisnęłam? O matko. Dobra. Witam wszystkich. Jest już późno. Jest godzina, nie wiem, 21? Druga? 22:23. O mój Boże. Ja właśnie się ogarnęłam do spania i będę zmywała makijaż. Postanowiłam dołączyć do końca jeszcze tego filmiku takie małe Q&A, żeby wyjaśnić kilka spraw, żeby potem jak wrócę z holidaya nie było mega dużo pytań, bo będzie się działo kilka rzeczy na danych dniach,
których chciałam po prostu wyjaśnić. Teraz szybko zamknę drzwi i złapę zmywacz do makijażu i ruszamy. Mam na sobie koszulkę z Lemon Clothing. I od tego zacznę, bo jest dużo pytań, czy mam nadal kontakt z chłopakami, czy nadal w jakiś sposób tam się kontaktujemy. Przez jakiś czas miałam kontakt z Deanem, przez to, że oni mieli trasę z Bars and Melody, dostałam też propozycję właśnie nagrania filmik z Bars and Melody, ale zostałam poproszona o pojechanie w bardzo daleką część Anglii, do której nie mogłam jechać sobie od tak, bo było drogo i było daleko i w ogóle, więc zrezygnowałam. Od tamtej pory nie utrzymujemy kontaktu. Nie wiem, nie piszemy z sobą. Dean się gdzieś tam przeprowadził, nawet nie mam pojęcia, co się u nich dzieje. Gdzieś nasza znajomość się urwała. Czy żałuję? Niezbyt. Zawdzięczam im bardzo dużo rzeczy i bardzo dużo fajnych chwil spędziliśmy, fajnych imprez, koncertów i dużo innych rzeczy. Ale najwidoczniej tak musiało być i tym tak jakby chciałam zakończyć, tak, bo jest pytanie co chwilę. Tak samo są pytania o Dawida Kwiatkowskiego, czy mam z Dawidem kontakt. Kontakt minimalny mamy. Chyba z osobami z czasów fotobloga, to chyba tylko z Julką Serwicką nie utrzymuję kontaktu. Moniką Kazjaką, tam mamy się na Facebooku, ale nigdy nie piszemy. Maksem Rutkowskim nie mam kompletnie kontaktu i wręcz nie przepadamy ze sobą. Ale jak i z Dawidem, minimalny kontakt, ale mam, gdzieś tam się oglądamy na Insta Stories i w ogóle. Z Plapart utrzymuję kontakt, także mam ten kontakt z nim. Adrian mamy w zasadzie nawet na mnie napisał. Także ten kontakt jakiś tam jest. Kolejne pytanie, bo ostatnio wspomniałam u siebie na Insta Stories, że będzie szykowała mi się przeprowadzka. Było mnóstwo pytań, kiedy, jak, gdzie. I chciałam poruszyć ten temat tutaj, żeby nie było tak, że mówię tylko na Instagramie, a potem już jest cisza i dopiero tutaj wy na końcu się dowiadujecie. W miejscowości, w której ja teraz mieszkam, czyli Colchester, jest to taka mała miejscowość w Essex. Jest to najstarsza miejscowość w całej Anglii. Tutaj praktycznie nic nie zostało zniszczone podczas wojny. Cały czas mamy zamek i w ogóle tam jakieś pozostałości, mniejsza o to. To jest poniekąd mała dziura. Nie ma co robić, mało sklepów i w ogóle jest nudno. Naprawdę jest nudno. A ja jestem osobą, która uwielbia robić rzeczy różne, gdzieś nawet dokupię jakieś restauracji czy coś. I po prostu nudzi mi się tutaj, więc chodziły mi takie myśli po głowie, że o, może wrócę do Londynu, może, nie wiem, myślałam o grudniu. I potem pracę, którą ja teraz mam, pracuję w takiej restauracji, która nazywa się Wagamama. I właśnie otwieramy nową restaurację. Będę do Chelmsford, dawno jeździłam, jak jeździłam do koledżu, to tam był najbliższy Primark do Chelmsford. Autobusem takim miejskim mam chyba 2 godziny, pociągiem z jakieś 20 minut, także jest naprawdę blisko. Autem też około pół godziny. Pamiętam, na jednym z moich pierwszych randek mój był chłopak zabrał mnie tam na lodowisko. I postanowiłam, poniekąd w ciemno, bo nigdy tam nie byłam tak na dłużej ani nic, postanowiłam się tam przeprowadzić. Jest to naprawdę ogromna Wagamama, ogromna restauracja. Nie chcę wchodzić w detale dokładnie dlaczego, bo to nie jest tylko dlatego, że tęsknię mi się za Londynem i chcę być blisko Londynu. To jest jedna z części. W ten sposób mogę swój Instagram dać na wyższy poziom. Boże, moje włosy to jakaś masakra. Mój Instagram może być na wyższym poziom. To nie jest tak, że tylko, nie wiem, tęsknię mi się za Londynem, Colchester jest nudne i dlatego chcę wyjechać. Jest dużo czynników, ale są takie bardziej personalne rzeczy, o których nie chciałabym aż tak w to wchodzić, ale zdecydowałam się, że gdzieś mam tutaj coś na nosie, bo widzę. Zdecydowałam się przeprowadzić. Czekałam na powiadomienie dokładnie od moich menedżerów, bo nie chciałam wszędzie powiedzieć na social media, o tak, przeprowadzam się, a potem wyszło jednak, że nie przeprowadzę. To było masakryczne. Także mam już potwierdzone praktycznie na 99,9%.
od sierpnia zaczynam pracować, jako pomagać i jeśli mi się tam spodoba, to będę szukała pokoju i będę się tam przeprowadzała na początku września. Także jest to naprawdę duży krok dla mnie. Fajnie, bo jest to idealne miejsce i do rozwijania siebie, bo mam bardzo blisko do Londynu i naprawdę są tanie bilety do Londynu, bo tutaj jednak ten bilet do Londynu kosztuje dobry ponad 30 funtów. Czasem tłukę się autobusami, a tam będę miała pół godzinki na Stratford i jestem już w Londynie, tak naprawdę spoko. Chciałam poosuwać kilka rzeczy na kamerze, bo już nie miałam miejsca. Więc tak, po prostu wrzesień będzie takim nowym nowym zaczęciem dla mnie, nowym startem. Zdrużowanie do Londynu naprawdę kosztuje mnie stąd dużo, jest to 30 funtów w tam i z powrotem, plus muszę jeszcze opłacić sobie metro, gdy tam jestem. Czasem zdarzy mi się znaleźć jakiś tam tani bilet za 10 funtów na metro, na autobus, ale tłukę się wtedy prawie 3 godziny autobusem przez te największe korki, gdzie wszyscy jadą do pracy i do szkoły, dlatego te bilety są tanie. Lubię to, co robię. Uwielbiam Instagram, uwielbiam YouTube'a i chciałabym dalej to jakoś rozwijać, bo popełniłam taki błąd już na samym początku swojej kariery, że gdy coś tam się już rozkręcało, ja wtedy zaprzestałam i nie chcę teraz tego zaprzestać, bo widzę, że poniekąd to nam się trochę rusza, jest vast kilka tysięcy, które to ogląda. Fajnie by było, jakbyście mogli rozsyłać te filmiki i może komuś się tam też to spodoba, bo chciałabym Wam pokazać nie tylko takie, wiecie, kolorowe życie instagramowe, oczywiście takie też. Chciałabym też Londyn pokazać z tej innej strony, bo turyści tylko, Wy jako turyści przyjeżdżacie i idziecie zobaczyć tylko Dom Królowej, Pałac Królowej, oko Londynu, Big Bena, i to tyle. A to jest tyle przepięknych rzeczy innych do zobaczenia. Po prostu nawet iść w ulicę, poznać tą kulturę. Londyn jest przepięknym naprawdę miejscem i zawsze wszystkim polecam. I tak, poniekąd chciałam też pokazać, jak to wygląda z strony imigranta. Ja miałam w tym dobrze, że wyjechałam, gdy byłam młoda. Miałam 16 lat tylko, gdy wyjechałam. Zawsze dążyłam do wszystkiego sama. Nigdy nie miałam nic podane na tacy, wszystko zawsze załatwiałam sobie sama z minimalnym angielskim, załatwiłam sobie szkołę, chodziłam sama na interview, pracowałam nawet przez agencję, pracowałam w fabrykach, żeby dojść do tego, gdzie teraz jestem i na co mnie stać. Dlatego gdy mam teraz taką możliwość przeprowadzania się i jednocześnie mieć naprawdę fajną pracę, którą lubię, bo praca w Wagamama jest naprawdę spoko i mogę, niewiele osób jest w stanie powiedzieć, że lubi swoją pracę. Nie jest to jakoś wymarzona praca. Moją wymarzoną pracą na pewno byłby YouTube i prowadzenie tych social media na cały etat, ale to, żeby to się stało, to jest szansa jedna na milion, tak jakby wygrać w totolotka poniekąd. Ale lubię to robić jako hobby, dlatego cały czas to robię. Nie robię tego dla kasy ani nic, bo pieniądze są minimalne z tego. Przynajmniej ja mam minimalne z tego pieniądze. Praktycznie ich nie ma. Ale właśnie o to chodzi, że ja lubię te filmiki nagrywać, lubię mówić do kamery, lubię siedzieć i je edytować i znajdować różne programy, jakieś tam nie wiadomo co, żeby fajnie to wyglądało, żeby się Wam to jakoś miło oglądało. Dlatego postanowiłam, że po prostu mieszkać bliżej, żeby ten content jakoś tworzyć dla Was regularniej, ciekawiej w ten sposób, bo jednak tutaj w tym Colchester jest słabo. Znowu, gdy mieszkałam w Londynie, Londyn strasznie też przytłacza poniekąd. Jest fajnie, bo jest busy, jest dużo rzeczy do zrobienia, ale też właśnie przez to, że jest strasznie rzeczy dużo i strasznie dużo ludzi, potrafi tak przytłoczyć i gdy nie robi się regularnych przerw od tego miasta, naprawdę mentalnie człowiek wysiada i trzeba być naprawdę bardzo dobrze psychicznie przygotowanym na życie w Londynie. Dlatego postanowiłam, że Chelmsford będzie idealnym rozwiązaniem na takie mieszkanie pomiędzy Londynem, a pomiędzy moimi rodzicami, bo mam strasznie bliski kontakt najbardziej z moją mamą. Moja mama jest jak moja najlepsza przyjaciółka i nie wyobrażam sobie mieć innej mamy. A miesiąc jest po prostu jak wieczność, więc chcę mieć ją jak najbliżej, żeby czasem skoczyć sobie na ten głupi obiadek czy coś. Także tak, będzie wyprowadzka we wrześniu. Będę się starała jakoś może ogarnąć jakiś filmik na temat przeprowadzki czy coś. Nie wiem, może chcecie, jak wygląda cały proces szukania pokoju. Dajcie znać, mogę coś takiego nagrać.
No, na tym tutaj skończę. Mam nadzieję, że ten taki lekko luźny vlog, bardziej gadany, Wam się spodobał. Jak już mówiłam, dajcie znać, jaki mniej więcej content byście chcieli tutaj. Czy rzeczywiście takie vlogi wyprowadzkowe byłyby dla Was interesujące? W jaki sposób byście chcieli, żeby to wyglądało tutaj na tym kanale, czy bardziej tylko beauty? Bo ja uwielbiam robić vlogi, ja zauważam, że vlogi zawsze są mniej oglądalne, przynajmniej na moim kanale. Nie wiem, czy po prostu Wy lubicie bardziej, gdy siedzę i mówię i robię jakieś filmiki tematyczne. Najbardziej chyba lubicie te challenge, z tego co zauważyłam. Gdy robię jakiś challenge, to jest mnóstwo ludzi nagle, nie wiadomo skąd. Kończę tutaj. Zapraszam do subskrybowania. Mam nadzieję, że będziecie ze mną podczas tej małej mojej przygody. Z Wami byłam Buziaczki. Widzimy się w następnym filmiku.